Ofiaruję to bogom, dostaję 50 życia, jest ok. A few moments later. A, tutaj jest złoto. Uuu, 37 życia. Okej. Brawo, brawo, 37, aj. Cześć, tu Wojo, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj zobaczymy sobie Curse of the Dead Gods, grę od studia Pastek Games, grę, która już od dłuższego czasu była w early accessie możliwością kupienia właśnie na Steam, a przedwczoraj wyszła w wersji 1.23 i tak naprawdę już jest pełnoprawnym produktem. Można to jeszcze zakupić na dniach w przecenie early accessowej, ale niedługo będzie już normalna cena. Ja jestem na świeżo po pierwszym poziomie, także nie wiem do końca jeszcze, jak wygląda cały gameplay, ale mogę wam powiedzieć, że ta gra to jest roguelike, bardzo podobny do gry Hades, ponieważ widzimy w rzucie izometrycznym całą rozgrywkę i hack and slashujemy się przez kolejne potwory, zdobywając kolejne rzeczy. Tutaj mamy troszkę, o, widzicie, możecie zobaczyć, że Global Progression 0%, dosłownie jeden run jest za mną. Tutaj, w przeciwieństwie do Hadesa, wyruszamy do świątyni azteckiej i będziemy się właściwie bić z bóstwami, które są, no, które znajdują się w tej przeklętej świątyni. Tutaj mamy do wyboru bronie, które zabieramy, i tak naprawdę możemy lecieć w tak zwany run, który będziemy po prostu starali się jak najdalej dojść. Może tu pokażę jeszcze, jak wygląda kwestia takich ulepszeń permanentnych, ponieważ one nam tu będą lekko zmieniały rozgrywkę, bo w roguelite'ach jest właśnie tak, że trochę przechodzi progresu na następne rany, przez co progres jest widoczny, a nie czysto skillowy. I tutaj mamy błogosławieństwa i tu na ten moment wybrałem sobie, że mam 1000 golda na początek i 5 percepcji. Odblokować także można inne rzeczy kolejne, ale także pewnie będziemy tu mieli więcej slotów na właśnie te błogosławieństwa. Tu mamy bronie, które mogą nam się pojawić w kolejnych przebiegach przez naszą świątynię. I tego jest całkiem sporo, to spoko. Oczywiście to chyba nie wiem, czy gwarantuje, czy jest szansa. Na pewno też my sami możemy znaleźć bronię w tych ranach na tej świątyni. Tu mamy altary, czyli takie ołtarze dla broni, i przez to będzie można kolejne rzeczy zdobywać. I tu są jakieś boskości, znaczy składanie, nie wiem, ofiar dla boskości, tych divine favors. No w każdym bądź razie będzie można tutaj odblokować kolejne rzeczy. Mówię, dopiero zacząłem, więc nie chcę na razie tego wydawać. Get an additional divine favor for each exploration. Okej, ale nie, ja chcę chyba to sobie odblokować, bo no może być to dosyć ważne w progresie. Zresztą nie ma co chomikować punktów, tylko trzeba lecieć tak naprawdę. A może jeszcze jakąś broń dokupię? Bo jeszcze mam 5, więc za 5 sobie kupię, że mogę fire attacks za pomocą incandescent claws. O, taka brońka, dobra. No i lecimy dalej, tutaj mamy... może jeszcze podpowiem, jakie mamy mechaniki. Pod LT mamy parowanie, bardzo ciężko się to robi. Dobry timing pcza, mamy kilka slotów na turlanie się. One się dosyć szybko restartują, ale jednak są potrzebne, ponieważ... Beach właśnie, tego nie miałem. Okej, jest Beach, który nam staminę też zabiera. Nie wiem, czemu nie mam pistoletu. Wcześniej miałem pistolet. To trudno. Mamy miecz. I pochodnie. Pochodnią przeważnie podpalamy otwory albo pochodnie, bo pochodnie, takie miejsca, bo to jest dosyć ważne, żeby utrzymać światło w pokoju. Okej. Tu mamy, widać, o, to jeszcze tego nie widziałem, mamy pierwsze podejście i old unique try event, okej. Tu są eventy, a tu są główni bossowie. Tu już doszedłem, miałem 88% podczas tego jednego przejścia.
I chyba pójdę tutaj właśnie, Victory Reward, będę mieć jedną krew, tutaj 2 per complete rooms, okej, okay, tutaj dostajemy jakieś rzeczy, escape from the your worst nightmares, fear, permanent hallucination and infest host, lose all sense of direction, lose 2 complete rooms, ten, okej, okay, to są jakieś takie eventy, ale na razie podciśniemy, może taki standard wam pokażę, wiadomo jak będziecie chcieli, to mogę więcej nagrać materiałów z tej gry. Tu mamy arenę map, to jest o tyle specyficzne, że wiemy mniej więcej co będzie po drodze się działo, nie to co w Hadesie, więc możemy wybrać jakąś drogę taką, powiedzmy, że przejdziemy przez tą, bo tutaj będziemy mieli zagadkę, ale będziemy mieli dostęp do broni. Chociaż tu będą dwa reliki, broń, a tutaj będzie po prostu... Tu jest fajne te atrybuty, tu kolejny znacznik, o tak podjadę wyżej, o ten właśnie, mi chodzi o te trzy głowy, tam atrybuty trochę zmieniają moc naszego bohatera. Ciekawa mechanika, co kolejne przejście dostajemy, bo mamy życie w lewym dolnym rogu, a w prawym dolnym rogu mamy takie przeklęte punkty i one nam wbijają kolejne perki, przekleństwa i teoretycznie nie wiem jeszcze, czy to jest dobre, więc jest dosyć specyficznie. Dobra, no to zaczynamy. Muszę... A. Nie to, dobra. tak, kontrasty mi się jeszcze bardzo mylą, więc może tutaj tak trochę poganiam jeszcze wokół, poszukam jakiś może... nie ma nigdzie nic do rozpalenia? Nie ma, dobra, no to muszę ich klepać tak. Okej, okay. Greedy kill, czyli im szybciej no, zabijamy, tym mamy taki mnożnik, dzięki chyba czemu dostajemy więcej złota. Okej, okay, i tutaj mamy relik, który dodaje 15% damage do fire ataków i to bierzemy, bo mam nadzieję, że dostaniemy broń, która właśnie da ten ognisty atak. Muszę sobie niestety grę trochę ściszyć, bo sądzę, że to będzie dobrze, bo strasznie głośno są te efekty. Okej, okay, dobra. Widzicie, możemy podpalać pajęczynę, fajna sprawa. No i wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, tu są pułapki. O, pułapki są najgorsze, bo trzeba używać skoków, które staminę restartują. Okej, okay, pójdziemy tędy. Mogłem pójść do góry, ale wybrałem tutaj. Pozbędziemy się szybko tej postaci. O, chciałem zrobić parowanie, ale nie wyszło totalnie. Tu też chciałem zrobić parowanie, nie wyszło. Greedy killsy. Jak tak mówiłem o tym, że pochodnia jest ważna, a bije się teraz bez pochodni. Chodzi o to, że ona pokazuje pułapki. Jak widzicie, tu nie ma pułapek, więc jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy obiecany, nie wiadomo co to było, bo był unknown, więc... Albo reliki wybrałem, jednak nie wiem. Dobra, mamy do wybrania 45 to poison attacks. Tu mamy, a właśnie, to jest taki sklepik, tutaj możemy albo wydać złoto, którego oczywiście teraz średnio mamy, ale możemy wydać też punkty przekleństwa, co zostanie dodane do naszej puli. Tu dostaniemy 200% tego grid killa. I możemy to kupić za pieniądze, co ważne. Tutaj no single source of damage can take... Dobra, czyli nie możemy więcej dostać w jednym hicie niż 15% naszego całego zdrowia. Tylko... use favor. Okej, okay, mam jeden favor, czyli możemy... A, możemy przerzucić. Dobra, to ja sobie przerzucę, bo tego na pewno nie wezmę, bo 70 to jest za dużo, czyli... A, przerzuciło mi wszystko, fajnie. A to mamy, dobra, czyli to są takie standardowe kwoty. To jest za 700, 1400 i 200. Tutaj 15 to lightning damage. Tutaj mamy odzyskanie zdrowia. Za każdym razem, kiedy przejdziemy przez drzwi, ale to nam da 50. Dobra, wiecie co? Ja chyba wezmę to. 8% życia to jest całkiem spoko. Okej. Okay. Dostałem 50, mam teraz 70 na 100. I teraz idę do atrybutów, bo nie mam innego wyboru. Oczywiście się nabija dalej ten pasek.
tej pajęczyny, to niedobrze, bo tu są też takie pułapki. Wow, wow, wow. Dobra, tutaj zaraz dużo pułapek tu było, dobra. I teraz... A, niektóre postacie w ogóle... Postacie, niektóre potwory w ogóle atakują. Au, au. Atakują w ogóle w przeklętej... przeklętym damage'u. I dlatego mam już nabity pewny jeden przekleństwo, jedno z raz, dwa, trzy. Cztery to chyba będą buffy i ostatni będzie jakiś przerąbany, tak mi się wydaje, ale... ale nie wiem, bo grałem w to raz. Okej, tutaj co mamy? Możemy kupić coś, tutaj to są takie... Tutaj są atrybuty i one są... Przeważnie to jest właśnie do życia uderzeń albo do znajdowania skarbów. Możemy sobie kupić w sumie to za 750 i będziemy mieli... Nie będziemy mieli nabitego tego Curse Damage'a, a będziemy mieli większą szansę na jakieś skarby. Dobra, teraz idziemy po... Mam pół życia, ale pójdziemy po broń, bo... Bo broń jest ważna, żeby dojść daleko. Tu taka fajna animacja, że się przeglądamy. Mamy Raging Temple. I ciekawe, co to będzie. All Jaguar Statues now trigger fireballs. Okej. Okay. Jakby wcześniej tego nie robiły, ale teraz będzie jeszcze więcej. I to nie jest dobra rzecz. Chociaż czysto teoretycznie, bo... Bo przeciwnicy też dostają. O, możemy przyciągnąć biczem, to jest fajne. Zapomniałem powiedzieć, że da się naładować cios i wtedy robimy taki stunujący cios. Kurde, jeszcze ten parowanie mi nie wychodzi. O, udało mi się parowanie zrobić. Zauważyłem, że jak dołożę 2-3 i bicz, to uuu, fajny. 2-3 i... Próbowałem. O, zdobyłem broń. Colt. Na... Okej, okay, czyli mogę wziąć Colta. Ale czy... Ja chyba... Ale bić jest lepszy chyba. Tylko, że nie ma ability. Successfully charge attacks always trigger... A, perfekcyjny shot. Właśnie, to jest to. Wezmę... Może oferuję to dla bogów? Bo fajnie jest ten bicz, podoba mi się. Nie wiem, czy zauważycie, ale właśnie jak nacisnę kilka razy X i potem mogę zrobić taki atak. No kurczę, to mi się mega podoba. Nawet raz użyte też to tak daje. Dobra, co my tu mamy? Mamy broń. Mogę przekleństwem sobie zrobić. Whispering Aegis, czyli tarcza, która... dobre rzeczy tu są. 20% szans. My mamy ogień. Cold. Dalej, 10% to base damage'a. Mogę to kupić, ale czy nie lepiej się przekląć trochę i na przykład wziąć tą tarczę? Tylko to mi zamieni... A łuk mi doda kolejny slot, bo łuki są w trzecim slocie broni i to użyję, trudno. On mi da 20% szansy, żeby zadać poison damage, attack from behind deal... Aha, czyli będę mógł 30% damage'a, jeżeli będę uderzać w plecy i 1% base damage per point of the constitution. Ok, czyli będę mieć 5% więcej damage'a. Ok, używamy krwi. Dodatkowo mam oczywiście jeszcze do wykorzystania łuk dwuręczny. On jest fajny, bo można zrobić takie szybkie strzały. Oczywiście to spada stamina, albo możemy taki mocniejszy strzał. On fajnie działa. A, jeszcze oczywiście trzeba torczkę zapalić. Tutaj po złoto tylko idziemy. O, kolejne przekleństwo, co tym razem? A, 25% mamy... Mniej życia tracimy, ale tyle tracimy golda, ile dostaniemy damage'a. To nie brzmi za dobrze. O, te statuetki tutaj...
Oj, nie tym przyciskiem. Cholera. O! Ładnie. Udało mi się zrobić ten... to zatrucie tam, ten fire damage. Fajnie. Ale, może offer to guts. Jak to oferuję, to... będę, ale... nie mam fire damage'a. Ale dobra. Sprzedam to. Więcej złota. O, tu już za... ładnie. Kurde, fajne te komba da się robić. Trochę jest to... trochę mi to przypomina The Last Warriors. Sami wiecie, że bardzo lubię tę grę, a tam kombinacje XXY są, no... bardzo fajne. O, tutaj. Muszę światło trochę zrobić, dobra. O, fajne kombo da się zrobić z przytrzymaniem X i potem Y. Co my tu mamy? Main weapon. Maszetę można zamienić na rzucające topory. 100% against weakness. Chyba to wezmę, bo to ma 12. Trochę mniejszy damage, ale... Czy ja potrzebuję kolejnej broni? Nie. Nie potrzebuję dalszej broni do rzucania, tylko ja potrzebuję... dobrze mi się to kombuje z biczem, więc oferuję to bogom, dostaję 50 życia, jest ok. Lecimy dalej, tarcza. I... a, tutaj jest złoto. Kurde, 37 życia. Ok. Brawo, brawo, 37, aj. Ale powiedzmy, że trochę złota zdobyłem. Ale tu jeszcze więcej złota. Gold Chamber. Zobaczmy, gdzie teraz, co tutaj będzie. Chyba tam widzę tych dwóch, może ich szybko... nie, na nich... to było głupie, bo tracę złoto, a to są te. Okej, niech oni tu podejdą. Nie, dobra, 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 dobra. Dobra, zabiłem dwóch, ale to było przez przypadek całkowity i koleś mi tutaj mocno zahuczył. Właśnie tym... a, tu jest jeszcze... aj, dostałem kolejny punkt corruption, więc będzie niezbyt fajnie. Ale mamy więcej ataków. Kurde, oferujemy to bogom, to atak ogniowy właściwie to tylko się dzieje z tego. Tutaj więcej złota. To trochę, tu mamy jakaś nowa broń. Two-handed heavy weapon, nie no, ja za ten Nibo dużo dałem, więc... Nibo jest trochę gorszy, oferuję to bogom w takim razie. Czy tutaj coś jest? Złoto i minus 20% gold offering cost, ok, czyli zmniejszone, a percepcja, bym mógł zwiększyć percepcję. Tylko percepcja mi nic nie daje na ten moment, więc po prostu wezmę, chociaż mam 10. Czyli jest jakiś sposób sprawdzenia, da się, to o, percepcja co mi daje, żeby plus 50 for treasure found, ale nie, to mamy sporo, więc po prostu to wezmę. O, jeszcze tutaj. Wow. To będzie trochę lipa. Raz, dwa, on takie ataki robi. Możemy kogoś podpalić.
Wow. Udało się szybko go zabić, ale tamten nam spuścił mocny wpierdziel. Dobra, czy tutaj jest jeszcze coś ciekawego? Nie. Dobra, może mogę lecieć. 418 życia, już nie za dużo. Dużo większe są te liczby niż w... Dobra, tu nam się przyda heal na pewno. Więc idę po heala. Dostaję kolejne przekleństwo. Tym razem opening chest now inflicts corruption. Gold chest contain more gold. Okej, okay, coś za coś. Tutaj jest taki moment, w którym... A... Ogólnie tu się płaci, żeby wyleczyć się. Można... Na przykład jeszcze raz i wtedy dostaję po prostu przekleństwo, a zyskuję życie. Taka wymiana. To healowanie nie jest aż takie spoko, jak myślałem. Idziemy po broń. Jeszcze nie dostajemy, pewnie po tej turze dostanę ostatnie corruption, jakie mogę potem będzie... Aj. Fajnie jakby... O! Starałem się... Wow. Osaczony jestem trochę, lipa. Dwa ciosy chciałem... sparować. Okej. Okay. I po nich. Co my tu mamy? Czaszkę, która jest fajna, bo ona... nie działa na ten run, ale działa ogólnie przez całość. W sensie za nią można kupować dodatkowe rzeczy. Nie podoba mi się to, że teraz kolejny corruption mi teraz wejdzie, teraz upgrade. A, bo potem już, a już jesteśmy na końcu, dobra, czyli tak właściwie dobrze wykalkulowane, że mamy wszystkie, mi weszły te przekleństwa. I zobaczymy, czy... Co teraz? Taking damage causes hallucination, okej. Okay. During hallucination dodging has no stamina cost. Okej, okay, czy mogę sobie unikać ataków ile chcę, ale będę mieć halucynację. No to nie brzmi jak najlepsza opcja. Ale dobra. To jest fajne, że właśnie ten łuk przebija. Nice, 12, pięknie. Jeszcze dodatkowe dwie czaszki. Nie było tak źle, szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie dużo gorzej, a zapomniałem jeszcze włączyć sobie oświetlenie na planszy. Tutaj 15 damage in darkness, ok. Nie ma sensu ściągać korupcji, bo i tak już to nic nie da. Jeszcze sprawdzę, czy tu nic nie ma dookoła, bo tak naprawdę idziemy na ostatniego bossa chyba. Albo będzie więcej chamberów, bo tutaj są te takie... A nie, już będzie boss. Tu chyba nie dostanę tyle, żeby... Dobra. Nie. Więcej życia i teraz, no będzie ciężko, bo teraz boss, z którym walczyłem dosłownie przez chwilę, ponieważ jeden cios mnie zabił, bo miałem bardzo mało życia, teraz mam dużo więcej. To jest taki ziomutek z jaguarem. Thank you.
Totalnie nie wiem, co się dzieje. Nie mam... Mogłem szybciej wyminąć to. O, udało mi się u mnie. O kurde. Kurde, drugi run i... Haha! O! W sumie mogą go teraz... No i ładnie. Pokonany. Pan Jaguarman. Pewnie ma na jakąś konkretną nazwę. O, dostałem rzeczy. Fajnie. Coś z drugiej strony... Nie, a czy tutaj mogę przejść? Też nie. Pierwszy raz pokonałem bossa, więc nie wiem. Dobra, to chyba wracamy do... do naszej miejscówki. Tak, Victory i Nemesis. To był Lurkers. Okej. Okay. 13 minut. Super. Progress 100%. Gold received. Fajnie. Tutaj podsumowanie. I chyba moim zdaniem to właśnie taki dobry run, to jest dobry pomysł, żeby zakończyć. Jeżeli wam się podobał materiał, śmiało zostawcie komentarz, łapkę w górę, możecie zasubskrybować kanał. I jeżeli będzie tych łapek wystarczająco dużo, to zrobię po prostu kolejny materiał z kolejnego bossa, bo tutaj chyba na początku widziałem, że było trzech bossów do zabicia, potem były kolejne drzewka. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.